nie dający nadziei osobom, które tam protestują. Protestują rolnicy, protestują przewoźnicy. Ten protest, tak jak tutaj pan redaktor słusznie zauważył, on trwa już ponad 4 tygodnie. Polscy przewoźnicy i polscy rolnicy są po prostu ofiarą bezwarunkowej pomocy Ukrainie. Od początku roku na Ukrainie powstało nowych 12 tysięcy firm transportowych. No i właśnie ci protestujący, oni walczą o polski interes narodowy. No ja przypomnę, że ze strony ukraińskiej obowiązuje e-kolejka, e-czerga, w której polscy przewoźnicy stoją po 14 dni. Przez te wiele tygodni, przez te wiele miesięcy polska delegacja ani razu tej sprawy nie zasygnalizowała na poziomie Unii Europejskiej. I to jest właśnie obraz braku reprezentowania polskiego interesu. Witam Państwa po krótkiej przerwie. Już ze mną w studiu rzecznik Konfederacji, pani Anna Bryłka. Dzień dobry, pani rzecznik. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i właśnie, rozmawialiśmy o tym, co się dzieje w Sejmie. No i dzisiaj wszystkie oczy znów są zwrócone na Sejm. Pytanie, czy dlatego, bo obywateli interesuje tak, co się w nim proceduje, czy tak, to, co się w nim dzieje przy okazji? Na pewno to, co się dzieje przy okazji, tak, to znaczy to całe otoczenie, ten Sejm troszeczkę inaczej teraz wygląda, nie jest taki aż schematyczny, jak to było w poprzednich kadencjach, więc jest troszeczkę więcej takiej barwnego przedstawienia. Natomiast moim zdaniem to zainteresowanie pewnie spadnie teraz po tym najbliższych dniach posiedzenia, czyli poniedziałek 11 grudnia i wtorek 12 grudnia, czyli dwa expose, pierwsze najpewniej, znaczy na pewno premiera Morawieckiego, a drugie najpewniej Donalda Tuska i pewnie to będzie taki punkt kulminacyjny, a potem to zainteresowanie Sejmem zacznie spadać, dlatego że no, większość tych obrad to po prostu są w przeważającej mierze nudne dyskusje, które większości po prostu obywateli nie interesuje, zwłaszcza kiedy one są bardzo tematyczne, bardzo merytoryczne, kiedy dotyczą bardzo takich segmentowych działań, segmentowych rozwiązań, gdzie tylko specjaliści się na tym znają. No a dopóki trwa takie quasi show sejmowe, no to jest to zainteresowanie. No właśnie, ale czy też nie powinno być więcej debat tematycznych? Na przykład rozmawiano o sprawie przewoźników na polsko-ukraińskiej granicy. Była informacja tak. Cały czas trwa zresztą ten protest, cały czas mam wrażenie, że nasilają się emocje wokół tego protestu, więc jakby pani zrelacjonowała to, co tam się dzieje, no bo zainteresowały się tą sprawą również media. No, media międzynarodowe. Mimo tego, że ten protest trwa już długo, no to na razie nie zapowiada się, żeby się miał skończyć. Tak, to prawda. Ja byłam tydzień temu na granicy, byłam dokładnie tydzień temu w Medyce. No i to, co tam zobaczyłam, no to jest obraz takiej bardzo niemiły, nieprzyjemny i powiedziałabym nie dający nadziei osobom, które tam protestują. Protestują rolnicy, protestują przewoźnicy. Ten protest, tak jak tutaj pan redaktor słusznie zauważył, on trwa już ponad 4 tygodnie, to znaczy od 6 listopada przewoźnicy stoją na przejściach granicznych, blokując wyjazd tutaj z ukraińskich ciężarówek, oczywiście poza pomocą humanitarną, poza pomocą militarną i poza szybko psującymi się towarami. Natomiast faktem jest, że ta sytuacja cały czas trwa i cały czas nie jest rozwiązana. Zainteresowanie jest teraz właściwie bardzo duże również mediów zagranicznych, to znaczy tym, co się dzieje na tych przejściach polsko-ukraińskich. Ja nadmienię, że w poniedziałek ta sprawa była przedmiotem posiedzenia Rady do Spraw Transportu i tydzień temu również była informacja rządu w tej sprawie. No i co się wydarzyło? No od tego tygodnia po prostu nie wydarzyło się nic. To znaczy, polscy przewoźnicy i polscy rolnicy są po prostu ofiarą bezwarunkowej pomocy Ukrainie. Polskiej pomocy, która jest bezwarunkowa, która no niestety poświęciła interes polskich przewoźników, poświęciła interes polskich rolników, poświęciła interes polskiego bezpieczeństwa żywnościowego na rzecz pomocy Ukrainie. Niestety nie widać ze strony rządu w ogóle refleksji i tego, który właśnie odchodzi, czyli i tego krótkoterminowego, ale też tego poprzedniego, długoterminowego, no i tego, który również przychodzi. Dlaczego tak o tym mówię? Bo obserwowałam tą debatę w zeszłym tygodniu w Sejmie, no i niestety nikt nie wyciągnął żadnych konstruktywnych wniosków. To znaczy było w poniedziałek to posiedzenie Rady do Spraw Transportu. My wnioskowaliśmy o to, że
żeby wypowiedzieć umowę w sprawie transportu drogowego towarów, to znaczy o co chodzi? Chodzi o to, że przed wojną między Polską a Ukrainą po prostu obowiązywał system zezwoleń. No i był przydzielony system zezwoleń na podstawie których ukraińskie ciężarówki mogły wjeżdżać do Polski. Tych zezwoleń przed wojną było 160 tysięcy. Ile jest teraz przejazdów od początku roku z Ukrainy do Polski? 900 tysięcy. To jest gigantyczny, gigantyczny wzrost. Od początku roku na Ukrainie powstało nowych 12 tysięcy firm transportowych. Co to oznacza? No to oznacza, że mamy do czynienia po prostu z nieuczciwą konkurencją ze strony ukraińskiej, która otrzymała swobodny, otwarty dostęp do unijnego rynku, nie spełniwszy tych wszystkich wymagań, norm, regulacji, pytanie, które muszą przestrzegać. Jakie to jest według Was duże zagrożenie? Bardzo duże zagrożenie, no bo też oczywiście też przypominam Państwu, bo cały czas trwa ankieta jeszcze w tej sprawie, potem na końcu wywiadu podamy wyniki, no ale no my tak naprawdę wiele lat staliśmy transportem jako Polska. Tak, no to jest 7% polskiego PKB. To nie jest byle jaka branża, to znaczy branża, którą można poświęcić w imię tam pomocy, co pewnie tak rząd odczytuje, ten odchodzący i ten przychodzący. Natomiast ja nadmienię, że no to jest 7% PKB, 25% transportu w Unii Europejskiej obsługiwała polska flota transportowa. To znaczy to jest bardzo silna gałąź polskiej gospodarki i dzisiaj te firmy, w większości firmy rodzinne, po prostu stoją przed wyborem, czy jeszcze walczyć, czy już się poddać. No i właśnie ci protestujący, oni walczą o polski interes narodowy. No i co więcej, te wszystkie oskarżenia, które są też kierowane wobec przewoźników polskich, którzy blokują te przejścia, że no, ukraińscy kierowcy stoją bardzo długo w kolejce i tak dalej. No ja przypomnę, że ze strony ukraińskiej obowiązuje e-kolejka, e-czerga, w której polscy przewoźnicy stoją po 14 dni. I jakoś nie przypominam sobie, żeby którakolwiek redakcja polska w ogóle zainteresowała się tą trudną sytuacją po stronie ukraińskiej polskich przewoźników. W ogóle nie było tematu. I to jest między innymi, to jest kolejna przyczyna tej blokady, bo no ile czasu można protestować? Pierwszy wielki protest tutaj dookoła Warszawy polskich przewoźników był w marcu. I co się wydarzyło od tamtego czasu? Nic się nie wydarzyło. Co więcej, polska delegacja, która teraz pojechała na to posiedzenie Rady Unii Europejskiej, w tym piśmie, które było które przedstawiono jako w imieniu Polski, w imieniu Słowacji, w imieniu Węgier, no i okazuje się, ja tam czytam w jednym z akapitów, że no, ta sprawa dopiero pierwszy raz staje na forum Unii Europejskiej. To znaczy przez te wiele tygodni, przez te wiele miesięcy polska delegacja ani razu tej sprawy nie zasygnalizowała na poziomie Unii Europejskiej. I to jest właśnie obraz braku reprezentowania polskiego interesu. I co więcej, oczywiście wszyscy tam się wypierają tego, że no to jest Unia Europejska podpisała tą umowę, że to jest pomoc Ukrainie. No i co się okazało? Okazało się, że Polska nam zawnioskowała o to, żeby powołać komitet, który można powołać na podstawie tej umowy między Ukrainą a Unią Europejską w sprawie transportu drogowego towarów. No i co się okazuje? Okazuje się, że komisarz do spraw transportu powiedziała, że owszem, powoła taki komitet, ale w momencie, kiedy zostaną zniesione blokady. No co to oznacza? To oznacza literalnie powiedzenie, że no musimy was usunąć z granicy, żeby w ogóle można było powołać komitet, który zanalizuje tą sytuację. Tak? No to jest absurdalne, tak? Absurdalne. Co więcej, absurdalny to w ogóle jest pomysł Komisji Europejskiej, żeby wszcząć przeciwko Polsce procedurę naruszeniową. Że Polska nie przestrzega unijnego prawa, że w sytuacji, w której nie przepuszcza ukraińskich ciężarówek. No absurd goni absurd i zamiast realizowania polskiego interesu przez polskich polityków, zamiast reprezentowania przez Unię Europejską interesu państwa członkowskiego, no po prostu jest realizowanie interesu Ukrainy na poziomie Unii Europejskiej, gdzie Ukraina ma bardzo sprawnych lobbystów, bardzo mocno wpływa na tą politykę, zwłaszcza tych państw, które z nią bezpośrednio sąsiadują, między innymi na Polskę. No i wygląda na to, że sprawa nie zostanie w szybkim czasie rozwiązana. Rząd mówi, że nie ma narzędzi, że trzeba dyskutować. Ja tutaj zachęcam do tego, żeby śledzić relację na bieżąco, którą prowadzi między innymi lider też tych protestów, Rafał Meckler. No i on się nawet doczekał notki twitterowej przecież pod tym postem, bodajże Materaca. Także no, to pokazuje, to też w sumie niby drobnostka, ale w sumie jeżeli już powstają notki twitterowe do protestu, to pokazuje skalę, tak, że interesuje się nim już
cena nawet międzynarodowa. Tak, bardzo się interesuje, to znaczy to nie jest nic neutralnego, tak, i trzeba mieć świadomość, że ta sytuacja, zresztą ja pamiętam też kryzys zbożowy, bo rolnicy, dzisiaj wcześniej byli rolnicy, teraz są przewoźnicy, kryzys zbożowy się w ogóle nie skończył i ja pamiętam, jak dużo zapytań również do mnie spływało w związku z zapytaniami o ten kryzys zbożowy, skąd on się bierze, dlaczego jest taka skala, no i niestety te wszystkie przypuszczenia, o których my mówiliśmy właściwie od momentu podpisania, od momentu wejścia w życie tego rozporządzenia liberalizującego handel między Unią Europejską a Ukrainą, że to będzie niekorzystne rozwiązanie dla Polski i niestety te wszystkie nasze przypuszczenia zostały potwierdzone przez kontrolę NIK-u, którą ogłoszono dobrych dwa tygodnie temu mniej więcej. Krótkie pytanie i prosimy też o krótką odpowiedź. Dobrze. Czy nowy rząd rozwiąże tę sprawę? Nie sądzę. Nie sądzę, dlatego że musiałby się mocno postawić Unii Europejskiej. No właśnie, przede wszystkim musiałby podjąć decyzje niezgodne z prawem Unii Europejskiej. Musiałby podjąć pewne działania, powiedzmy, które wykraczają poza tą linię narracyjną. Natomiast jeszcze przechodząc do innych tematów, Krzysztof Brejza wczoraj opublikował zdjęcie. Zakończyliśmy posiedzenie Komisji Ustawodawczej, przyjęliśmy uchwały w sprawie powołania 3 komisji śledczych. I o tych komisjach jest bardzo głośno ostatnio, no bo oprócz tej komisji śledczej dotyczącej afery związanej z wizami, Pegasusem, no i wyborami kopertowymi, również zmieniono skład komisji, Państwowej Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich. Tak. No i teraz, jak pani myśli, czy te komisje rzeczywiście powstaną i będą skutecznie działać, a po drugie, co do tej Komisji do Spraw Wpływów Rosyjskich, no ona też wydała taki raport jeszcze przed tym, zanim została, powiedzmy, no nie rozwiązana, ale jej członkowie zostali odwołani, że no na przykład nie rekomenduje, żeby Donald Tusk był w nowym rządzie, no tam kilka innych nazwisk również, no wiadomo z jakiego powodu, więc no ja bym powiedział, że taka walka na noże. Znaczy na noże, to jest trochę taki spektakl polityczny i wiele osób się tym zajmuje, ekscytuje, komentuje. Natomiast prawda jest taka, że opozycja przez długi czas, dotychczasowa opozycja, czy większość sejmowa, trudno nazwać teraz ten stan taki, gdzie przychodzimy, traktowała tą komisję jako komisję nielegalną, tak, niepotrzebną i tak dalej. No a teraz właściwie, nie wiem, sankcjonuje skład tej komisji, zmieniając członków. To jest po prostu, jak dla mnie, akurat w tej przypadku, w tej rosyjskiej, no to taki... Chodzi o to, żeby jeśli już coś robić, to robić to na poważnie i robić to konsekwentnie i nie robić z tego po prostu przedstawienia, a wyciągać z tego po prostu wnioski. Wnioski, które mają nam dać po prostu pewne wytyczne na przyszłość. I to nie ma miejsca. Zarówno ze strony PiSu, jak i ze strony Platformy Obywatelskiej to jest po prostu spór retoryczny, spektakl, przedstawienie. Nie ma to nic wspólnego z tym, żeby poważnie przyjrzeć się faktycznie wpływom rosyjskim w Polsce, które sądzę, że tak jak innych państw po prostu są i trzeba tutaj do sprawnego działania wywiadów i tak dalej, agencji wywiadu i tak dalej. Natomiast nie robić z tego przedstawienia po prostu. No ale jeszcze co do Sejmu, no to mówiliśmy, że to się będzie działo teraz mniej więcej, natomiast w przyszłym tygodniu ma być expose. Myślę, że mówiliśmy o expose premiera Morawieckiego, natomiast oczywiście po expose głosowanie tak, wotum. No, jeżeli nie uzyska tego wotum, no to będą zgłaszani nowi kandydaci na premiera. Tak, i nadmienię, że dzisiaj lub jutro na posiedzeniu jest zmiana również regulaminu Sejmu w związku z zgłaszaniem kandydatów na premiera. Czyli też będziemy mieć troszeczkę pewnie zmienioną. To jest techniczna sprawa, tak? Usprawnioną tą procedurę wyboru premiera. Tak, więc wtedy będzie jeszcze głosowana najprawdopodobniej tego samego dnia wotum zaufania. No i następnego dnia rano powinno być expose. Tak, jest też w harmonogramie już tym wstępnym. Tak, wotum dla rządu, no i następnego dnia zaprzysiężenie. Więc czego się pani spodziewa po tych dwóch expose? No bo no, na 99,9% będziemy mieli dwa expose. I na co będą kłaść nacisk obaj panowie? Znaczy ja na pewno spodziewam się u premiera Morawieckiego nacisku na podmiotowość w Unii Europejskiej. I to jest totalna hipokryzja. Zresztą to było już też widać w poprzednich wystąpieniach premiera Morawieckiego. Totalna hipokryzja ze strony Morawieckiego właśnie w zakresie polityki unijnej, gdzie te ustępstwa, gdzie ta zgoda, gdzie brak weta po prostu miało miejsce, tak? I premier tego nie wymarza, może mówić co chce, ale fakty są inne i nie da się oszukać ani rozporządzeń, ani konkluzji Rady Europejskiej. Po prostu ja zachodzę w głowę, jak to się dzieje, że cały czas politycy PiSu po prostu bronią tych decyzji premiera Morawieckiego. Ze dwa dni temu wywiad
Szymona Szynkowskiego-Welsenka, czyli obecnego ministra spraw zagranicznych, który mówi, no, że premier, że decyzje Rady Europejskiej no, są wytyczne, tylko no, ja konkretnie pokazuję przykład akurat Rady grudzień 2020, gdzie mamy ustanowienie celu klimatycznego 55% 2030 rok. Czy to jest cel ogólny, czy precyzyjny? Bo jak dla mnie to jest bardzo dokładny cel klimatyczny, a nie jakiś ogólny zapis, który można było zawetować. Dzisiaj premier Beata Szydło mówi o tym, że no, te kamienie milowe to może nie do końca są takie dobre, no ale ona nie była przy negocjacjach i ona nie wie, czy premier Morawiecki popełnił błąd. No popełnił błąd, tak? No to trzeba się umieć po prostu przyznać do błędu. I ta hipokryzja pewnie będzie w tym wystąpieniu premiera Morawieckiego i na pewno będzie duży położony nacisk na podmiotowość w Unii Europejskiej, na niezależność, na niepodległość, na suwerenność, bo widzimy i obserwujemy to, że PiS wchodzi w tą retorykę. No oczywiście nie ma tutaj żadnej wiarygodności, tak, to trzeba oddać i to trzeba zawsze o tym pamiętać. No i z drugiej strony pewnie będziemy mieć premiera Tuska i nie wiem, o czym będzie mówił premier Tusk, na co położy duży no, nacisk. Niektórzy mówili, że może o katastrofie klimatycznej będzie mówił. Takich bym powiedział. Nie spodziewam się. Problemach związanych też z młodym pokoleniem. Nie spodziewam się tego, dlatego że wszystko, co wiąże się z polityką klimatyczną, zwiąże się z wzrostem kosztów życia dla polskich obywateli i być może lepiej jest to przemilczeć i nie mówić o tym. I nie mówić po prostu o tym. Być może, nie mam pojęcia, tak? To znaczy, o ile premier Morawiecki po prostu jest bardzo aktywnym politykiem z racji tego, że no, to po prostu jest premierem, o tyle Donald Tusk raczej tak aktywnym politykiem nie jest i jak sobie przypominam różne wypowiedzi czy z okresu kampanii, czy nawet tej słynnej debaty TVP, no to ja nie widziałam żadnego przekazu ze strony Donalda Tuska, to znaczy to był cały czas atak na PiS, i nic poza tym, tak? Nie było żadnych, podało oczywiście konkretne rozwiązania programowe, no ale jak się wiemy, jak się okazuje, z wielu się po prostu już zdążyła Platforma Czyli Obywatelska. Czyli pragmatyzm zwycięży. Tak, zdążyła się Platforma Obywatelska wycofać, więc trudno powiedzieć, na co będzie położony nacisk, tak? Czy na finanse publiczne, czy na bezpieczeństwo obywateli. Naprawdę, nie mam żadnego, trudno mi sobie to wyobrazić, to znaczy nie czuję, żeby Donald Tusk był z czymś tak konkretnie związany, co będzie i jego formacja, na co będzie kładła nacisk. Na pewno na odbudowanie relacji z Unią Europejską, o tym będą pewnie mówić, o odblokowaniu KPO pewnie będą mówić, czyli to, co już się powoli staje ich sukcesem, tak. Natomiast jeszcze w kontekście pragmatyzmu politycznego, czy on wystąpi w przypadku ustawy wiatrakowej, bo tutaj są dwie zupełnie różne narracje, niektórzy mówią o aferze, niektórzy mówią o ustawie. No tutaj jest ta teoria, tak, że w ten sposób chcemy jako Polska ratować zachodnie, no ale to większość osób ma po prostu na myśli niemieckie firmy, które produkują wiatraki. Pani w ogóle wierzy w to, że rzeczywiście ten lobbying mógł tak ustawić tę ustawę, czy jednak to jest taki błąd legislacyjny, po prostu ktoś to przeoczył. Nie ma błędów legislacyjnych w takich ustawach. To znaczy, szanowni państwo, żeby była jasność, ustawa o zamrożeniu cen energii, bo to jest ta ustawa, i tam się znalazły zapisy dotyczące ustawy wiatrakowej. To znaczy, jaka jest strategia myślenia? To znaczy, wepchnięto wrzutkę do ustawy, w ustawie, której się nie powinna ta wrzutka nigdy znaleźć. To znaczy, to są dwa niezależne od siebie problemy. Ja nie wierzę w żadne przypadki, to nie są ustawy, które się szybko pisze, łatwo pisze, to są bardzo specjalistyczne ustawy. Zachęcam do tego, żeby nasi widzowie, jeśli mają czas, zajrzeli na stronę Sejmu. Ale Platforma Obywatelska twierdzi, że te wiatraki właśnie obniżą cenę energii, to jest wszystko dla dobra Polaków. Panie redaktorze, żeby obniżyć cenę energii, to trzeba przede wszystkim wprowadzić stabilne źródła energii i OZE, między innymi wiatraki, nie są takimi stabilnymi źródłami energii. Po drugie, przypominam, że mamy cały czas przestarzałe sieci elektroenergetyczne, co oznacza, że nie możemy wprowadzać dużej ilości prądu do sieci, bo mamy przeciążenie sieci. Wiatraki nie rozwiązują po prostu przyszłości polskiej energetyki i nie rozwiązują problemów luki generacyjnej, do której się zbliżamy. I to są fakty. I nie ma co z tymi faktami dyskutować. Ale jest jedno stabilne źródło energii, które w Polsce jest obiecywane od dekad. Czyli energia z atomu i energia z węgla. No nie mamy nawet i energia z węgla jest kolejnym pod kątem elektrowni jądrowej. Więc trzeba po prostu stanąć nogami na ziemi, a nie głową w obłokach i wiedzieć, że musimy mieć stabilne źródła energii i musi być to węgiel i to będzie węgiel i możemy się, mogą się z lewicy, mogą się z zielonych zapierać jak chcą. Nie da się wyprowadzić polskiej energetyki z węgla szybko. To jest proces rozłożony na lata, bo po prostu będziemy mieć gigantyczną lukę generacyjną. Uważa pani, że ta debata o energetyce ewentualna między, powiedziałbym, dość antagonistycznymi poglądami byłaby kluczowa, na przykład w Polsce, powiedzmy, no,
ciągu najbliższej dekady, tak? No bo to są koszty dla wszystkich, dla rodzin, dla biznesu. Oczywiście, że to są koszty dla wszystkich, natomiast o tym lobby. To nie, panie redaktorze, zachęcam naszych też widzów. KPO, Krajowy Plan Odbudowy. Jaki procent środków z KPO jest przeznaczony na OZE? 40%. 40%. Tam nie ma przypadków, tak? Kto ma technologię OZE? To też ich widzowie sobie odpowiedzą. Tak? Tu nie ma żadnych przypadków, tak? To trzeba mieć tego świadomość i niestety moglibyśmy sobie tutaj i chciałabym, żeby też tak było, żeby te technologie były polskie, żeby inwestowano w rozwijanie polskich technologii, również odnawialnych źródeł energii, bo ja nie jestem przeciwnikiem odnawialnych źródeł energii, ale jest to źródło niestabilne, źródło rozproszone i niech takim źródłem będzie. Natomiast my również potrzebujemy dwóch stabilnych, dużych jednostek wytwórczych w postaci węgla i jednostek wytwórczych w postaci atomu, ale atomu na razie nie mamy. I ja nie widzę ponadpartyjnego konsensusu, zresztą to wyszło też w tych 100 konkretach, tak? Że no z tym atomem to tak nie do końca, tak? Czy koalicja jest pewna. Potem po tej całej wyciągnięciu tego tematu okazało się, że nie, będzie atom. Więc naprawdę w zakresie energetyki tutaj potrzeba ponadpartyjnego porozumienia i realizowania przyjętej strategii przez wiele dekad. No i zobaczymy, czy będzie taka wola. Powoli kończąc, w kontekście przyszłotygodniowego Sejmu, Konfederacja w sprawie tych dwóch wotum zaufania, jak będzie głosować? Przeciw. W obu? Nawet się nie wstrzymacie? No, zobaczymy. Natomiast gdybyście mieli Państwo porównać, to jest dla Was lepsza, gorsza opcja, czy dla Was to bez znaczenia? To jest to samo. To znaczy, rządy PiSu i rządy Platformy pokazały, że jest to samo. Znaczy, we wszystkich ważnych dla nas sprawach nie ma w ogóle odmiennego stanowiska, znaczy nie ma w ogóle podobnego stanowiska ani ze strony Platformy Obywatelskiej, ani ze strony PiSu. Znaczy, jest cały czas, panie redaktorze, no kto się zajął tymi przewoźnikami na polsko-ukraińskiej granicy? Do kogo ci przewoźnicy przyszli? Gdzie oni znaleźli jakąkolwiek pomoc? Tylko u nas. Do kogo przyszli rolnicy? Również do nas. Kto chce prowadzić asertywną, niepodległą i suwerennościową politykę wobec Unii Europejskiej? Tylko my. Więc z kim my mamy się dogadać? No ale w kontekście na przykład tego nowego rządu, to Marek Sawicki z Polskiego Stronnictwa Ludowego, a wiemy doskonale, że Pewnie nawet nie będzie w rządzie, tak? No ale ja mówię bardziej o formacji, tak? On stwierdził, że Polskie Stronnictwo Ludowe uważa na przykład, że Mateusz Morawiecki wystarczająco sfederalizował Unię Europejską i oni nie widzą potrzeby dalszej federalizacji i dalszej integracji. Więc są różne głosy w tej koalicji. Tak, ale ja przypomnę, że na przykład Koalicja Polska, czyli PSL w 2021 roku głosował tak samo jak PiS za Funduszem Odbudowy, za federalizacją Unii Europejskiej. Więc trudno powiedzieć, jakie oni mają konkretnie stanowisko, no bo co z tego, że oni teraz premiera Morawieckiego krytykują za federalizm Unii Europejskiej, jak się okazuje, że tak samo głosowali. No, więc odsyłam do dokumentów. Tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu.